Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5. Moi drodzy, do Forzy dodali nowy tryb kamery. Jest to specjalna kamera driftowa. Jeśli chcecie ją sobie włączyć, wejdźcie sobie w opcję gameplayu i zjedźcie sobie na sam dół. I tutaj macie drift kamera. Ja ją na razie wyłączę. Zapisujemy i pokażę wam, jak driftowanie wygląda bez tej włączonej kamerki. Pyk. I tak wygląda sobie kamera z zewnątrz i zobaczcie, podąża sobie za tyłem samochodu, co jest ważne, nie? Tak, cały czas stara się utrzymywać, o, tak żeby patrzeć na tył auta, nie na bok, nie na jakby miejsce, w którym samochód się porusza, tak? Tylko na tył auta jest tak skierowana, nie? Jak widzicie, na tył auta się patrzy i obraca się razem z samochodem. To samo jest w kokpicie. Czyli teraz mamy zablokowaną kamerę, cały czas patrzymy się w przód na deskę rozdzielczą, nie patrzymy się gdzieś tam na boki, lewo, prawo, tak? Jeszcze sobie kawałek tu pojedźmy. O, widać, nie? Patrzymy się w przód. Więc do tej pory kamera driftowa działała na tej zasadzie, że kamera w kokpicie się ruszała na boki, lewo, prawo, to już chyba znacie, nie? Włączaliśmy sobie tutaj ten tryb kamery. Pyk. Driftowa kamera, tutaj mamy też możliwość ustawienia tej czułości. Tak, możliwość ustawienia jakby prędkości tej kamery. No i zobaczcie, jak teraz to wygląda. Z kokpitu to już chyba znamy, nie? Tutaj wejdźmy sobie, o, widzicie, jak teraz się ładnie rusza nasz ten samochód, lewo, prawo, tak jak powinno być. Tak? I postać od razu, czy raczej nasza kamera od razu patrzy w kierunku, w którym porusza się samochód, a nie w przód auta. Tak, czyli teraz sobie lecimy bokiem i nasza postać patrzy się w bok. Więc jest to mega realistyczne i znacznie ułatwia prowadzenie samochodu w drifcie, znacznie ułatwia jego kontrolę. I ogólnie zwiększa też imersję, nie? No bo podczas takich przeciążeń lubimy się patrzeć w taką czy w taką stronę. Ale najnowsza aktualizacja dotyczy tak naprawdę kamery zewnętrznej. I tutaj zmieniło się mega, mega dużo. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak. No, mi to rozwaliło łeb. To nie wygląda jak Forza nawet. Wow. Ekstra. I co ciekawe, myślałem, że na kierownicy... Czekaj, bo ja tu chyba sprzęgła nie mam włączonego. Myślałem, że na kierownicy kompletnie nie będę w stanie wyczuć tego samochodu, podczas gdy kamera tak podąża za autem, ale okazuje się, że jest jeszcze lepiej. Tak, osoby, które oglądają ten materiał i nie grały jeszcze na kierownicy, to wydaje mi się, że driftowanie w Forzie na tej kamerze z tyłu jest bez sensu i dziwne, ale ogólnie kierownica bardzo dużo sygnałów przekazuje do nas, co się dzieje z tym samochodem i nie musimy aż tak jakby grać realistycznie jak w rzeczywistości, nie? I teraz ja jestem w stanie w 100% kontrolować ten samochód i wiem, co się z nim dzieje. Dodatkowo, w porównaniu do tego, co było wcześniej, jestem w stanie odpowiednio reagować na to, co się dzieje, bo widzę, w którym kierunku samochód podąża, nie? Dzięki temu, że ta kamera lepiej pracuje. Miałem co do tego obiekcje, no bo kurczę, no jednak mamy tą kamerę z tyłu, ona nam tutaj szaleje, tak? Dzieją się dziwne rzeczy. Ale jest zaskakująco dobrze. I moim zdaniem przede wszystkim też wygląda to kapitalnie. Wygląda to, jakbyśmy grali w Assetto Corsa tak naprawdę. Bo tam są te właśnie fajne boksowe kamerki i możemy sobie tam to poustawiać jak ładnie, nie? No pięknie to wygląda. I może na takich gładkich zakrętach, jak tutaj sobie jedziemy, oczywiście to już teraz działa, tak? Tylko że najbardziej moim zdaniem to się przydaje, gdy jedziemy na ciasnych zakrętach. Raz, że wtedy ten efekt najwięcej widać, a dwa, że widzimy, w którą stronę jedziemy.
Okej. Okay. I tak to wygląda na takich gładkich zakrętach, a teraz chodźmy sobie na zakręty ciasne, takie nawrotki, nienawrotki. Praktycznie podczas driftowania możemy sobie też z każdej strony samochód pooglądać, nie? Jeszcze brakuje, żebyśmy od przodu mogli. Także teraz, jak ustawicie sobie tą kamerę driftową, to niezależnie od tego, czy chcecie driftować na kokpicie, czy na tej kamerze zewnętrznej, będziecie mieli to cały czas włączone i nie możecie sobie wyłączyć na przykład tej kamery driftowej dla kamery zewnętrznej, jeśli chcecie mieć tylko kamerę driftową włączoną na kokpit, nie? Jak dla mnie, na kamerze zewnętrznej driftuje się teraz nawet łatwiej, bo jestem w stanie, na kierownicy nawet, nie mówię już nawet o padzie, tak? Bo jestem w stanie dużo lepiej zrozumieć, co się z samochodem dzieje i obrać odpowiedni kąt do zakrętu. Więc teraz driftowanie w Forzie Horizon 5 jest jeszcze łatwiejsze niż było. Moim zdaniem ładniejsze, widać jak ten dym się, że tak powiem, rozbryzguje spod tych kół. I driftowanie jest dużo, dużo przyjemniejsze w Forzie Horizon 5. Taki mały detal dodali w ostatniej aktualizacji, a dla mnie polepszył tę grę o jakieś 10%. Nie? Nawet te nowe samochody, te nowe tam rzeczy, które pododają w tej aktualizacji, nie są dla mnie tak interesujące jak właśnie ta kamera. I na takie rzeczy czekam w Forzie Horizon 5, które faktycznie dodadzą nam coś, co zmieni nieco mechanikę grania tutaj. A takie aktualizacje jak ta, taka drobna rzecz, taka pierdoła można powiedzieć, nie? Naprawdę robi robotę. Jeszcze brakuje tego, żebyśmy mogli sobie na przykład ludzikami gdzieś tam zaparkować samochód i ludzikami chodzić wokół naszego auta, nie? Jak na przykład robimy zlot czy coś takiego. Wyobraźcie sobie to. Dajcie znać, co myślicie o nowej kamerze driftowej z widoku z trzeciej osoby. Jeszcze weźmy sobie może tą kamerę, taką oddaloną. A wydaje mi się, że tamta poprzednia była chyba fajniejsza, nie? Taka nieoddalona, lepiej było widać to auto. Ale kapitalne to jest, naprawdę. Nie spodziewałem się, że nawet na kierce będzie lepiej się driftowało. Myślałem, że to jest tylko dla osób, które grają na padach. Tutaj takie zaskoczenie. Spróbujcie sobie tego, opcja już działa, nawet przed tą aktualizacją. Naprawdę spoko sprawa. Tak? I ścigać też się da normalnie, bo jak jedziemy sobie o tak zwyczajnie, nie driftujemy, to ta kamera zachowuje się normalnie. Zresztą możemy sobie zmniejszyć jej czułość, nie? Jeśli nam się będzie gdzieś tam odpalać. Ale jak jedziemy sobie o tak o, to ona się nie załącza. Cyk. Zobaczcie sobie. Nie? Czasami jak gdzieś tam nas zarzuci, to nawet lepiej jak ona się włączy, ta kamera driftowa. Więc z mojej perspektywy ja wam polecam mieć cały czas to włączone. No bo w czym nam to przeszkadza? I tak jak nam gdzieś tam na wyścigu zarzuci dupę, to lepiej jeśli ta postać popatrzy się w kierunku jazdy, bo będziecie wiedzieć, jaki kąt obrał samochód podczas tego poślizgu, nie? Wow. Ale giga czad. Ekstra. Dzięki wam, że byliście na tym odcineczku. Trzymajcie się, na razie. Hejas.